Cześć, siemano, ja jestem Ghost, witam w kolejnym odcinku kariery Lechem Poznań. Zaczynamy meczem Pucharu Kraju z Piastem. Będzie to dwumecz. Oczywiście stroje, może żeby się nie gryzły, to niebieskie, czerwone. Skład jest wypoczęty, więc czy ja wiem, czy cokolwiek będziemy zmieniać. Może dam szansę Jóźwiakowi, bo pisał mi, że chce zagrać w tym spotkaniu. A po drugiej stronie chciałbym mieć Kurzawę także, więc myślę, że takim zestawieniem wychodzimy na Piast do Jóźwiaka. Jóźwiak po lukarnym uderzenie, dobra sytuacja naszego pomocnika. Kurzawa przejął, może on teraz uderzy. Kurzawa! I świetna interwencja bramkarza rywali. No i błąd przy wyrzucie bramkarza wykorzystany będzie? Nie, bo się zrehabilitował. No nie na raz. No i ucieka mi jednym zawodnikiem. I nie mogłem mu piłki odebrać, ale już spanikował i oddawał uderzenie. Mak w polu karnym i Dalberg broni nasz drożny. No szybciej się z tą piłką zabieraj, dobrze nawet. Jeszcze okiwał zawodnika rywali. Cały czas się kiwa, dośrodkowuje, zamknie to Jeftić. Znów obrona bramkarza rywali. No ale tej sytuacji to już szkoda. Już naprawdę leciało tą bramkę. Nie, to słupek był, sorry. Dąbrowski do Gytkiera. Ten się odwrócił, uderzył. I znów interwencja bramkarza z Piasta. Nikogo tam nie było, chociaż teraz Gytkier. Nie, to Jeftić uderza. I znów interwencja bramkarza. To nie chce mnie wpuścić do tej bramki. No ale tutaj już z 5 metra to powinien być gol. Tak Fabiański ostatnio obronił. W debiucie. Jak grali z Liverpoolem. No znów mi przechodzą. Jeszcze dośrodkowanie. Zgarnia piłkę zawodnik z Piasta. Uderzenie w kierunku bramki to nie było na pewno. No ale kolejna groźna sytuacja rywali. Taka piłka wyłożona, że mogła paść bramka. Już jak. Wszystko na jeden kontakt. Gytkier w polu karnym już jest. Wykłada do Dąbrowskiego. No ale ten nie ma jak uderzyć. I podaje się do Gytkiera. Super piłka wychodzi. Na bramkowy. Nic nie trafi chyba w tym spotkaniu. 87 minuta. Wolski. Gytkier może teraz ostatnia akcja spotkania. No znów bramkarz broni. Jeszcze Jóźwiak w polu karnym. Odegranie do Gytkiera. Te poddanie do Kurzawy i nic znów z tego. Sędzia zakończył to spotkanie. Tyle co sytuacji miałem, tyle co bramek mogło paść. A i tak skończyło się na 0-0. I wszystko rozstrzygnie się w rewanżu. Mamy teraz spotkanie z Termaliką, ale zrobimy symulację. Taki skład na Termalikę wyjdzie rezerwowy, bo za chwilę mamy te spotkanie rewanżowe z Piastem. Ogólnie tylko dzień przerwy, więc trochę średnio bym powiedział takie spotkanie, ale zobaczymy, jak ta symulacja nam pójdzie. Pewnie wygramy, no 2-1 może być. Piątek tam po stronie Termaliki, u nas Afane i Tankowicz, więc wygrywamy. I od razu przechodzimy do tego spotkania, co tutaj mamy. Aha, koniec zawieszenia, bo tu za kartki byli zawodnicy zawieszeni. I mecz rewanżowy. Junior zrywa kontrakt. No, tego i tak nie chciałem podpisać, to niech spada na drzewo. Co tu? Aha, dobra, konferencja prasowa, nie interesuje nas. Przechodzimy już do tego spotkania z Piastem. Tym razem zróbmy sobie takie, żeby inne stroje chociaż były. Oczywiście wracamy do tego podstawowego ustawienia, ale zawodnicy wiadomo są zmęczeni, rezerwowi też prawdopodobnie, więc będziemy musieli się posiłkować także innymi. Gajos oczywiście jest. Może zróbmy Jefticza na lewą stronę. Gajosa na SPO. A tu kogoś będziemy mieli. Gdzie jest Żurkowski na przykład? Gdzie, czemu go nie widzę nigdzie? Tu jest, ale on jest zmęczony także. Może Majewskiemu damy jeszcze szansę. Makuszewski jest. Prawych też mamy. Oczywiście tu jest jeszcze Barkrot, ale
Dobra, jak już jest w składzie, to też z niego będziemy korzystać. Czemu by nie? Wiemy, że on już Lecha opuścił. I czy z obrony kogoś będziemy chcieli wpuszczać innego? No, Helig jest wypoczęty, więc może on też sobie niech zagra za Rognę. Resztę już tu nie będziemy zmieniać, chyba jedynie tutaj paru zawodników przesunę na rezerwę w razie czego. Głupie to trochę tak ustawienie meczu jeden po drugim. Jak się przecież nie dzieje. Nawet widzicie, nie mam kogo za bardzo na tą rezerwę tutaj popuszczać. Dobra, to takim składem walczymy z Piastem. Aj, dobra piłka do zawodnika Piasta, będzie uderzenie. No i przegrywamy. Słupek i wpada piłka do siatki. Jedna taka groźna sytuacja na razie Piasta. Ale świetna piłka między obrońców i tutaj też nie upilnował mój obrońca gumny. No i po krótkim słupku jeszcze to wpada sobie. 1-0. Gajos może teraz. Gajos do końca, Gajos! Rusow na posterunku. Jeszcze faul. 20 metrów do bramki, Gajos. No i ponownie Rusów. No i jeszcze przejęli piłkę w takiej sytuacji Dalberg. Teraz on świetnie broni. Dośrodkowanie. I teraz słupek po drugiej stronie. I 2-0 już. Naprawdę baty zaczynam dostawać w tym Pucharze Polski. Jeszcze się piłka odbiła od Dalberga i wpada do bramki. Słupek, Dalberg, gol. Jest gol samobójczy pewnie. Kostewicz. Gajos w polu karnym. Gajos będzie się kiwał, bo co ma zrobić? Gajos, zakręć to. Kubicki. Piątek. Zmarnowana sytuacja. Wiem, ten numer poprawię spokojnie. Zapomniałem ostatnio. Numeru 9 on nie będzie miał, wiemy o co chodzi. Piątek odwrócił się. Piątek będzie sytuacja strzelecka. Tak jest, 1-0. Gol kontaktowy. Myślę, wracamy do gry. Tutaj podanie Gajosa do Piątka. Ładnie się odwrócił i na spokojnie pokonał niskim uderzeniem bramkarza rywali. W końcu takie niskie uderzenie, nie takie mocne, bo takie ciągle bronił ten bramkarz. A tu puścił. Dobra, jeszcze jeden gol do remisu. Gajos, może teraz on poderwie zespół. Gajos w polu karnym. Gajos. Nie no, piłka wypadła z bramki. Tutaj Kwiatkowski, może on uderzy. Dobre uderzenie takie, dobra próba, bo uderzenie słabe. Puchacz, jakie przejęcie. Jeftić, Gajos. I bramkarz. Piątek. Jeftić. Piłka do Puchacza. Puchacz, podanie do Jefticza i 2-2. Bierz tą piłkę. Bo remis chyba i tak nam nie daje, bo Piast gra u nas, więc będzie miał te bramki podwójnie liczone. Podwójnie, no dobrze mówię. Więc mimo, że remis, to i tak możemy jeszcze odpaść. Dobra, 2-2. Teraz Helig, obrońca na ataku. Tak się to musiało skończyć. I Puchacz, nie, to Kwiatkowski. Interwencja chyba meczu. No i koniec tego spotkania. Odpadamy z Piastem w remisie. 2-2. Szkoda. Szkoda tego dwumeczu. Mieliśmy tyle sytuacji, tyle okazji, a to nic z tego. Mamy jeszcze tutaj spotkanie z Piastem. Teraz w tym odcinku już go grać nie będziemy, bo trzecie spotkanie z Piastem w jednym odcinku to za dużo. Mamy potem Liverpool w europejskich pucharach. Dwumecz, także będzie ciekawie. Ja myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym. Tu mówił Ghost. Na razie. Cześć.